Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus. To jest kolejny odcinek Factory Outlet Simulator. I proszę Państwa, troszeczkę zmian, bo dokupiłem kolejne rozszerzenie. Tam mamy dalej rozbudowaną fabrykę, natomiast tutaj jeszcze nic nie zmieniło się w ustawieniu regałów, ponieważ chciałbym jeszcze jedno wykupić, a to będzie mnie kosztowało 15 tysięcy dolarów. Tak, żeby to jakoś tak w miarę symetrycznie było. Natomiast przyjąłem na Adidosy White Jean, przyjąłem zlecenie. No i czekam, aż właśnie Miglans mi tutaj zadry niebieskie jeansy ogarnie, po to, żebym mógł puścić właśnie na białe Adidosy. I tutaj białe Adidosy to będzie, no to będzie to. Także tutaj puszczam oczywiście. Jak najbardziej. Zlecenie zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tylko niech to się zrobi. Zlecenie o wartości, już mówię, tam 13 chyba tysięcy. Które to było? Tak, 13 tysięcy za 490 sztuk, więc ja to robię. Już ładuję pojazd. Sru, no synku. Dobra, zdejmujemy. Miglans będzie mi tutaj prawdopodobnie dorzucał. Więc jak najbardziej trochę niewygodnie się to robi, no właśnie, ale później może jakoś inaczej te regały będą stały. 360 sztuk białych jeansów to już tutaj jest, czekajcie, puszczę produkcję, bo no to jest zdecydowanie za mało. Białe Adidosy, aha, ta się popsuła. I białe Adidosy, proszę uprzejmie. No, ja ładuję oczywiście dalej nasz pojazd, ponieważ musimy oczywiście zarabiać. Jeżeli chodzi o kwestię zakupu czegokolwiek od cygana, to zaraz możemy do niego podejść, możemy zobaczyć, jak wygląda u niego dzisiejsza oferta. Aś ty. Natomiast jeżeli mowa o naszym sklepie detalicznym, no to też tam hula. Natomiast jeżeli chodzi o jeansy zadry, chyba nie, no nie wiem, czy gościu tutaj dokładał, Adidosy nosi. On na razie Adidosami się zajmuje, więc jest to w porządku. Jeszcze żadne hurtowe zlecenie na zadrę mi nie wpadło. Tak, same Adidosy. Aczkolwiek, no nie wiem. Nie wiem, jakoś tak. No nie wiem. Tak czy siak. Duże zlecenie w miarę na ten, na białe jeansy. Natomiast jeśli mowa o kwestiach związanych, słuchajcie, tutaj właśnie ze zleceniami, to tam czytałem w komentarzach, że nawet takie za 80 koła się trafiają, więc no, powiem szczerze, oby, bo to całkiem dobre dla nas i dla rozwoju naszej firmy by było. Się kuźma nabiegam znowu. Troszkę ciasno tutaj mamy, ale to nic. Po to się rozbudowuje, żebyśmy mieli luźniej. A ja lubię mieć luźniej. Nie lubię ciasnoty, więc... Więc tak też zrobimy. Ja miałem czarnymi jeansami Adidosa wypełnić regał tutaj, ale jednak postanowiłem, że zadra będzie tutaj obecna, jeśli chodzi o niebieskie jeansy. Dobra, synek mi tam ogarnął temat pick-up załadowany, w związku z tym ja mogę tutaj puścić produkcję. Jak to się robi? Natomiast my musimy jechać na lotnisko. 42 minuty mi, proszę Państwa, zostały do tego, aby zlecenie dokończyć i myślę, że na spokojnie, oczywiście nie rozwalając swojej fabryki, dojadę. Carmen Electra przy rynnie cały czas stoi. Ona nic tutaj nie robi. Natomiast kradzieży nie ma. Więc prawdopodobnie ona jest takim straszakiem, że po jej zatrudnieniu kradzieże w ogóle ustają, co moim
moim zdaniem nie jest zbyt fajne, bo liczyłem na to, że dojdzie tutaj do jakichś walk, do jakichś, wiecie, ekscesów, do nadużycia siły i przekroczenia uprawnień. Jeżeli chodzi o ustawę o ochronie osób i mienia, no ale jak widzimy, no po prostu ona, jej jakże złowroga, lazy postawa, no wystarczająco robi, żeby tutaj nikt nie chciał nawet spróbować czegokolwiek ukraść. Także troszeczkę, szczerze powiedziawszy, żałuję zakupu bramek. No ale dobra. Ładujemy 480 tutaj wychodzi, tak? No, jeżeli chodzi o pick-upa, czy 380, bo to już nie pamiętam właśnie. Niemniej zrobimy sobie tutaj pięknie obrót. No dawaj, dawaj. I jeszcze jeden. I to jest tak, 380. No dobrze, no dobrze. Niech i tak będzie. Wracamy. Matko i córko, ty. Co ty robisz? Aż się boję, słuchajcie, jak to będzie z tym vanem dostawczym, nie? Bo skoro picko up tak jeździ, że te opony kuźwa się jeszcze nie zużyły. Swoją drogą, cały czas nurtuje mnie tutaj kwestia jakby tych tej ziemi, nie? Takie hałdy ziemi. Nie wiem, czy to do czegoś ma w przyszłości służyć, czy jak to ma wyglądać. Szczerze powiedziawszy, ciężko stwierdzić. No ale dobra, 490 tam jeszcze troszkę poprodukuję. Zresztą tutaj się nic nie... O! Kurde! No dobra, musimy zainwestować, słuchajcie. Zresztą dawno nie kupowałem surowiec. Plastikowy guzik, tak? 99 i 100, dobra. I tani zamek błyskawiczny 99 i 100. To jest prawie 2000. Ale możemy już produkować. Proszę. Dobra. A tutaj oczywiście możemy ładować. 300, to ja bym 110 potrzebował tak de facto. Czyli generalnie jak tutaj zapakuję, słuchajcie, zostawiając na dole dwa kontenery, to by było akurat, tak? Z moich szybkich, wstępnych obliczeń. I na wstępnych się skończy. Dobra. Okej. Dobra, misiu, pysiu, jak ty to mi zrobisz, to tutaj jednego zabraknie, tak? Dobra. Proszę bardzo. Tak, jednego zabraknie, a my pojedźmy. Ja mam nadzieję, że ja tu dobrze to załadowałem. Halo, halo, Mieciu. Mieciu, jak jeździsz, kuźwa? Mieciu, to jest twój dobytek. Jak uszkodzisz, jak popsujesz, to nie będziesz miał. Ja ci drugiego nie kupię. Dobra, uwaga, uwaga, nawracajem się. I... I chwila prawdy. Żeś kurde podjechał. Trochę za daleko tego taśmociągu, tak to bym musiał kursować, a tak to mogę sobie stać w miejscu. No ciekawe, czy moje wstępne jedyne wyliczenia były dobre. Były dobre. I 13 tysięcy nam wpadło, 24 tysiące na naszym koncie. Więc elegancko możemy wrócić. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię naszego pojazdu, no jak widać, nie potrzeba go tankować zupełnie, więc... Więc jest taki bardzo
ekonomiczny pojazd. Cholera, że też kuźwa w realu tak nie mam. Dobra. Pani Carmen sobie stoi, niech sobie stoi, a my możemy skoczyć do... A czekajcie, ja tylko produkcję puszczę. O, niech się coś robi, nie? Elegancko. I chodźmy do cygana. Zobaczmy, co on dzisiaj ma tutaj w swoim kramiku. Co tam, cyganie? Biała nić. Dobra, mogę kupić. Plastikowy guzik, o, to się na pewno przyda, bo sporo tutaj mamy. Jakościowy zamek oczywiście też mogę kupić. Biały materiał, tak, jak najbardziej. Elegancko. Płyta główna. O, to na przyszłość, nie? Na przyszłość. I tu metalowy guzik, to też na przyszłość kupię. I czarna nić, to jak najbardziej, tak. A resztę to sam kupuję. Dobra, tu mi się już produkcja jinxów skończyła. Ile tam brakuje? 3, żeby rząd zapełnić. No dobrze, no dobrze. To jeszcze tutaj możemy oczywiście puścić tak, white jean, bo to żeśmy zużyli. I czy jest jakieś zamówienie hurtowe, które by nas interesowało? Zobaczmy tutaj. Zadra, proszę Państwa, 730 sztuk za 28 tysięcy 66 minut. Ja bym mógł się pokusić o to. Natomiast... Natomiast może bym się chwilowo wstrzymał. Na rzecz, słuchajcie, jeszcze jednej może rozbudowy za te 15 tysięcy. Zostało nam 8. Okej. I teraz to wygląda w taki oto sposób. Cóż to za cudo tutaj mi się zrobiło? A, to nie jest funkcjonalne, czyli tego otworzyć nie mogę. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Ale skoro nie mogę tego otworzyć, to w takim razie mogę to przenieść, te regały tutaj, troszeczkę dalej, tak? Żeby to jakoś zrobić sobie tu miejsce. Tylko teraz pytanie, no bo nic się nie stanie, jeżeli ja to tu ustawię. Jedyna rzecz, no to tyle, że to tak trochę nienaturalnie wygląda, tak? No bo tam wchodzi nam ten kawałek. Ale za to zrobię tutaj odrobinę miejsca, dzięki czemu będziemy mogli dokupić więcej maszyn, bo wydaje mi się, że to jak najbardziej na propsie będzie. To jest... co? Aha, to jest dla naszego tego, sprzedawcy. To na razie niech to tutaj stoi. Jeżeli ja bym, załóżmy... Kuźwa, jak te maszyny postawić? No właśnie, jak te maszyny, cholera, postawić? Pokaż się, synku. Jeśli postawiłbym je tutaj. No nie wiesz! Oj, pani Carmen, kuźwa, ja chciałem widzom pokazać, jak pani scyca wali, no. Czemu pani mi to zrobiła, no? No jak tak można robić takie rzeczy, kuźwa, po Belluskowi? No to przecież to się tak nie godzi, no. No ale dobra, trudno, no. Sutki ją swędzą także. Dostawmy to tutaj. O. No już się robi więcej miejsca. Już jest zauważalnie więcej. Tak? Ciężko nie zauważyć, jak się kuźwa taką landarę tu zrobiło. W porządku. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie związane z kolejnymi maszynami, shopping, surowiec... Nie, to chyba nie tutaj. Czekaj, surowiec to surowiec, tak? Dostosowanie. Kuźwa. Gdzie to było? A samochód jakiś się zmienił? Nie, dalej jest za 50 tysięcy ten van. O, tu się maszyny daje. Dobra, to ja bym kupił 5 i to będzie 3000. A ile ja mam w ogóle maszyn? Aha, 3. Kurczesz.
Czekajcie, to może na razie dwie bym dokupił, albo siedem, to będzie pięć. No dobra, to zróbmy tak. Zróbmy tak. Niech będzie. Czemuż nie? To będzie 10 maszyn, proszę państwa. Tylko mi się cholera nie zmieszczą w jednym rzędzie. Coś tak czuję. Nie no, nie ma szans. Ale zawsze mogę to zrobić ciut inaczej. Ten nasz magazynier tutaj będzie miał teraz przerąbane po prostu. No będzie miał przerąbane. Ale jak zapuszczę te 10 maszyn, to setę będę robił w jednym czasie, nie? Tylko teraz tak, przy takiej ilości maszyn, to wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że już mechanik by się przydał. Tylko jeżeli on się będzie ruszał dokładnie tak samo jak nasz magazynier, to mnie prędzej szlak trafi tutaj. Dobra. Ile zmieszczę, tyle będzie. No. Dawaj. I tutaj spokojnie mógłbym tyłem samochodem wjeżdżać. Tam już mi się nie zmieści, prawda? No nie zmieści mi się. Ile ich ustawiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 800 możemy robić w jednym czasie. Jeśli chodzi o kwestię hurtu, Zadra Grey Jean. Zaraz, kurde, patrzcie. No. Zadra Grey Jean to jest 730. Okej. Okay. I Zadra Grey Jean potrzebuje... Kolorowy materiał, plastik... Dobra. Kolorowy materiał. Na 800 sztuk mamy, okej. Okay. Plastikowy guzik mamy na 900 sztuk i tani zamek błyskawiczny też na 900. Dobra, wchodzimy w to. Proszę państwa, produkujemy. Zadra Grey Jean. Za naprawdę fajne pieniądze. Tylko żeby się nie pomylić, nie? Zadra Grey Jean. Okej. No to najgorzej by było, jakbym nie miał, słuchajcie, surowców. A kasy też nie mam. To by nie było za kolorowo. No ale dobra. I teraz gościu nie ma gdzie tego położyć prawdopodobnie. A, ma. Tutaj, na górze. Nie? Gdzie ty idziesz z tym? Misiu, gdzie? Aha, tutaj będziesz, kurna, robił. Dobra. Niech będzie. No dobrze, dobrze. No nie chcę robić. Chociaż wolałem na tym regale tutaj. No ale cóż począć. Czekajcie, czy ja dobrze... Nie, to nie... Czekajcie, 800? Co ja pierdzielę? 80 na raz, a nie 800 na raz. Ja powiedziałem, że 800 na raz produkujemy? Pabelus, no buduj się Boga, no. Ty byś chciał, ale... Jak będzie 10 maszyn, to będzie 100 na raz. Nie wiem, co ja tam chlapnąłem, kuźwa, znowu. No ale proszę państwa, no... Dwa rzuty i 160 będzie, nie? Także... Szkoda tylko, że ona nie zapamiętuje tego wyboru. Halo! Rusz, kurwa, dupę! Opóźniasz produkcję, synu. No. Trzeba było pogonić go. My możemy sobie już wjechać tutaj na halę. No, 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 no. No, no, już, no, już, no. Dobra, otwórzmy picku upa. No, ma szczęście, że zanim to weźmie, to tamto się zdąży skończyć, bo... Ładnie, ładnie. No, jeszcze troszkę się nabiega, synek.
Uwaga. Dobra. Oj, mógłby biegać szybciej, albo żeby więcej ich było. Kurczę, to jest... Czy tak cholera niefortunnie? Dawaj, misiaczku, no. A co ja nie przyjąłem zamówienia na tę zadrę w końcu? Nie no, weźcie, bo kuźwa, no, produkuję coś, na co nie mam kontraktu. 66 minut, no dawaj, 20, prawie 30 tysięcy, no. O, teraz będzie dobrze. Matko, co to się tak tu... Ale powiem wam szczerze, aż tutaj poczułem ten, jakiś taki, no bo ktoś coś chyba gotuje i taki smród spalenizny poczułem w realu, nie? A tu patrzę, na tu maszyna się dymi, nie, mówię, kurwa, jaka imersja. Także dobre. Mój Miglans do wypakowywania towaru to wszystko już tutaj ogarnął. Więc okej. Okay. Nie, cholera, on te regały, to tutaj powinien mieć regał. O tak. Ja samochodem wjeżdżam i od drugiej strony wszystko zgarniam, bo w ten sposób to się kuźwa nie da. No, do usranej śmierci będę czekał. Ale widać, że tam twórcy, czy tam twórca sukcesywnie coś tam dokłada. Jeżeli chodzi o pracowników, no to... No to dochodzą, nie? No dobrze, widzę, że mogę ładować, bo się tutaj już 240 sztuk tego badziewia zrobiło. To już jest spora produkcja, ale jeżeli tam państwo piszecie, że potrafi być, powiedzmy, zlecenie za 80 koła, to ciekawy jestem, czy to chodzi o to, że to jest zlecenie o takiej wartości z uwagi na dobrą markę, czy na tak zastraszającą liczbę sztuk? To wiecie, jak tam w tysiącach sztuki będą, o, to będzie, kurczę, dopiero. Dobra. Dobra, misiu, ja ci nie chcę przeszkadzać, ale kurwa, szlajasz się z tą dupą. Dobra. Żebym nie wrzucił tylko złych tych spodni, nie? Ja zajmę sobie, znaczy chodzi o samochód, bo ja zajmę sobie miejsce na samochodzie, a potem się okaże, że kuźwa, że mi tego na lotnisku nie przyjmą. Ale coraz większe zlecenia, coraz bardziej intratne, więc... Najgorzej, jak się trafi takie zlecenie, że mamy 15 minut, nie? No, to... A zlecenie jest ogromne. To jeszcze nie mamy tylu maszyn, żeby podołać. A wtedy to człowiekowi się troszeczkę żal robi, bo pieniądz może być fajny, nie? A tu... Takie rzeczy. To jest już ostatni rząd chyba, czy się mylę, no to już jest ostatni rząd. Dobra, misio już dokłada. Nie wiem gdzie on biega, on jakąś normę wyrabia, kuźwa, na kroki, czy co? Synu, bo ja nie mam tyle czasu, wiesz, tak, żebyś miał tego świadomość, ja nie mam tyle czasu. To nie są tanie rzeczy. Duże zlecenie na zadrę. Ale dam radę. Dobra, ciśniemy dalej, proszę państwa. Kolejna partia spodni do wyprodukowania. No oczywiście. Dobra. I my... Aha, jeden potrzebuje tutaj stąd.
Sru? I my możemy jechać. Że jademy na lotnisko z tą pierwszą partią, to jest 380 sztuk. Eś ty. Dobra, tam jak się to weźmie i naprodukuje, on zdąży to wszystko powykładać na regał, na półkę. Bo tak to wiecie. Jeżeli by mieć 12 maszyn, no mamy tak naprawdę 10, z czego dwie nie są wyłożone jeszcze, nie są w działaniu i nie są wykorzystywane. Ale mieć 12 maszyn to będzie 120 sztuk, czyli to będzie jedna półka regału wtedy. Za jednym rzutem, tak? Także taki regał 360 sztuk, to trzykrotnie będziemy 12 maszyn włączać i wówczas to będzie. Także fajnie. W sumie do zakupu jeszcze dwie maszyny zostały, żeby to osiągnąć. I może jest to dobry pomysł, żeby mieć akurat 12 maszyn. Żeby 120 sztuk, czyli całą jedną półkę regału naraz robić. Wtedy to tak na szybko tylko Miglans będzie musiał to poprzenosić, chyba że mu pomożemy, bo tutaj nasza postać rusza się o wiele, wiele szybciej i jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast, proszę Państwa, wydaje mi się, że kolejną tę partię to ja już zrobię poza nagraniem i dowiozę tutaj i zarobimy, bo trzeba się spieszyć. No, zostało bardzo mało pieniędzy, 2300 dolarów, więc taka kwota dobra była na początku rozgrywki. Kiedy my jeszcze nie byliśmy tacy rozwinięci, w tym momencie no to już jest na tyle poważna fabryka, że dają nam poważne zlecenia, z których musimy się wywiązywać i nie możemy sobie pozwolić na to, aby zabrakło nam, nie daj Boże, kasy na surowce. Bo wtedy kary mogą nas zeżreć, nie? No dobrze. Ja tutaj oczywiście produkcję włączę. Niech sobie to śmiga. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.